Z notatnika kapitana Żbika, część 13. Poniedziałek. Klucha przybiegł dziś na komendę bardzo zdenerwowany. Powiedział, że widział dziś dwie ciężarne, że to tak być nie może, żeby po ulicy chodziły żywe reklamy stosunków płciowych, że to nie po chrześcijańsku. Zaserwowaliśmy mu serię czopków na uspokojenie. Jednakże pułkownik Żelazny odmówił zaaplikowania ich kapralowi Klusze. Wtorek. Posterunkowy paproch przyniósł z domu pistolet do wstrzeliwania kołków. Załadowaliśmy go czopkami. Paproch trzyma kaprala Kluchę, wypiętego, a ja celuję. Cel, pal. Z pięciu czopków, trzy poszły w paprocha, jednym strąciłem doniczkę, a ostatni sam sobie zaaplikowałem. Myślałem, że coś się zacięło, popatrzyłem w lufę, no i jakoś niefortunnie wystrzeliłem. Pech. Wypiętego Kluchę wykorzystaliśmy do gry w salonowca. Środa. Razem z kapralem Kluchą wytropiliśmy nielegalne zgromadzenie. Prośba o rozejście się nic nie dała. Pałujemy. Czwartek. Zamiast spodziewanej nagrody – bura. Okazało się, że wczoraj rozgoniliśmy przyjęcie weselne. Ot i nie fart. Piątek. Pułkownik Żelazny szykuje się do urlopu. Zamknął szufladę na klucz, żeby mu w niej nie grzebał. Nie rozumiem, dlaczego mój ukochany przełożony mnie o to oskarża. Nigdy w niej nie grzebie. Tylko zaglądam. Sobota. Pułkownik Żelazny pojechał na Karaiby. Tak nam powiedział. Ale za cholerę nie wiem, po co pożyczał od paprocha mapę Mazur. Niedziela. Od dzisiaj ja przez 2 tygodnie rządzę naszą komendą. Podwładni się z tego cieszą. Tak mi powiedzieli. W nagrodę dałem im po miętowym cukierku. Niedziela, wieczór. Skończyły mi się miętówki. Klucha z paprochem zamknęli się w toalecie i konspirują. Lecę do nocnego.